Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc marzec 2019. Na początku przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Pamiętajcie, żeby wybrać tylko te karty, które Wam pasują, reszty w ogóle nie brać pod uwagę. I pod spodem tego filmu jest link do strony, gdzie możecie sobie obliczyć swój znak ascendentalny, który jest tak samo ważny, czasem nawet ważniejszy, bardziej dominujący niż znak główny słoneczny. Więc warto sprawdzić sobie ten drugi znak zodiaku, odsłuchać dwa filmiki i wtedy może uda się z jednego i drugiego zaczerpnąć jakąś wspólną informację, która pomoże Wam rozwikłać jakieś dylematy, problemy w danym miesiącu. A teraz przechodzimy już do czytania. Karty, jak zwykle wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przy Was przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych wodniczków w marcu. Z jaką energią będziecie wchodzić w ten marzec, kochane wodniki moje? As de nar. No. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Królowa kielichów. Bardzo ładnie. Wasze zamiary w tym miesiącu, jakie będziecie podejmować działania, kroki. Wisielec, nic nie będziecie robić, no to fajnie. Coś będziecie odkładać tam potem, no ale pieniądze będą duże. Będziecie zadowoleni z tego powodu, więc co tam robić? Co odchodzi, kochani, do przeszłości? Trzy denary. Czyli jakiś kontrakt, jakaś umowa podpisana. Może to niektórzy sprzedadzą jakąś nieruchomość, mieszkanie, dobrą inwestycję zrobią. O czym będziecie myśleć? Co planować, analizować na ten miesiąc? Cesarzowa, no, o jakimś rozmnożeniu będziecie myśleć. Z tego widać, że pieniędzy, czy jakaś dobra inwestycja, jakieś dobre lokaty, moi kochani. Okej. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Świat, super. No, moje kochane wodniczki, macie piękne czytanie jak najbardziej. Bo jak to się mówi, nie narobicie się. A, będzie bardzo ładnie. No, a z denaru ze światem obok siebie, no to jest wow. To jest po prostu wow. Jest albo świetna praca jakaś, stała umowa o pracę. Jakaś praca nawet za granicą, bym powiedziała. Albo w jakiejś dużej korporacji, w jakiejś takiej potężnej firmie, naprawdę. Wasze czynniki wewnętrzne. Dziewięć mieczy. Czemu się stresujecie, kochani? O czym tak myślicie? Patrzcie, dwie karty przemyśleń i wasze działania, że zatrzymujecie się na chwilę. Coś odkładacie, odwlekacie w czasie, bo musicie coś dobrze przemyśleć. I tak intensywnie myślicie, że przez te myśli nie możecie spać w nocy. Czyli to jest jakaś decyzja. Może niektórzy z Was mają propozycję pracy za granicą, bardzo dobrej, płatnej pracy i musicie, no, przetrawić ten temat, przemyśleć po prostu. Wasze otoczenie. Rodzina, znajomi, przyjaciele, współpracownicy. A z buław. No świetnie. Czyli jest szansa, jest potencjał na coś nowego. Na nowe działanie, biznes, aktywność, na pieniądze. Super, super. Naprawdę, więc długo nie myślcie, kochane wodniki, tylko idźcie w to. Naprawdę, bo tu Wam otoczenie proponuje, daje Wam po prostu naprawdę aż się zawiesiłam sama, bo też jestem wodnikiem. Ale naprawdę, otoczenie daje Wam tu szansę, możliwości na super sprawy. No a z buław to jest po prostu, no, potencjał, to jest siła twórcza. To jest coś, co prowadzi nas do sukcesu, coś od losu.
Dobrze, wasze obawy lub nadzieje. Królowa Denarów. Ewidentnie, to czytanie, przepraszam, z naciskiem na materię. Chodzi głównie o pracę, pewno. Jakieś pieniądze. Oczywiście nie dla wszystkich wodników, tak? Ale te, które chcą usłyszeć tutaj coś na temat finansów, oczekują takiej informacji, to powiem wam, że będzie rewelacyjnie. Koniec miesiąca. 7 denarów. I w tle czytania mamy asa mieczy. No mocne czytanie. Powiem wam, że naprawdę mocne. I bardzo ładne. No ta jedna karta tutaj, ale to wiecie, to jest taka karta po prostu, no. Mówią, że to takie stresy, nie można spać, ale słuchajcie, jak są miłe sprawy na przykład i jakieś takie, no, wpływające bardzo na zmianę naszego życia, tak, bo jeżeli to jest na przykład wyjazd za granicę do super pracy, gdzie będziemy kokosy zbijać i zarabiać, no to musimy się zastanowić, co z naszym tutaj życiem w Polsce, tak, dotychczasowym, tak, czy no niekoniecznie w Polsce, bo wiem, że mieszkacie w różnych zakątkach świata, ale co z waszym tutaj dotychczasowym życiem, które prowadziliście, tak? No nagle trzeba wszystko to pozmieniać, jakoś rozplanować i dlatego myślicie, tak? I myślicie, no panna młoda też przed ślubem nie może spać, bo myśli, jak to będzie, jak już będzie żoną, tak? Więc to mogą być takie i demoniczne, dobijające, depresyjne jakieś myśli. Mogą to też być może wyrzuty sumienia, ale czasami może być to zjawisko zupełnie normalne, gdzie po prostu jak mamy jakąś propozycję, która naprawdę wywróci nasze życie dotychczasowe do góry nogami, no to musimy to jakoś poukładać, musimy to dobrze przemyśleć, żeby nie zrobić jakiegoś głupstwa, tak? I później nie żałować. Dobrze, kochani. Wasza energia, którą będziecie emanować w tym miesiącu, która jest narzucona wam od losu na miesiąc marzec, jest to karta As Denarów. Piękna karta, ponieważ jest to karta na dużych pieniędzy, jest to szansa naprawdę na sukces, na sfinalizowanie ogólnie. Bardzo duże pieniądze, może być to premia, może być to awans, może być to już stała umowa o pracę. Ci z Państwa, którzy poszukują pracy, tak, podpiszecie tą umowę jak najbardziej, bo to wygląda, jakbyście już z kimś tutaj się dogadali, podpisali jakiś kontrakt, przyjęli jakieś zlecenie, jakąś umowę właśnie i teraz to się będzie materializowało w tym miesiącu. Wy tak jakbyście się tutaj zastanawiali, czy te zyski wypalą, czy na tym zarobicie, czy wam się rozmnożą te pieniądze, trochę będziecie może musieli na to poczekać, ale na pewno zrobiliście już wszystko, co w waszej mocy, tak ogólnie patrząc na karty. As denarów, potencjał finansowy, bardzo duży zastrzyk gotówki. Co mogę jeszcze powiedzieć? Stabilizacja materialna na pewno, czyli stała praca, tak? Już przypieczętowała na stałą umową o pracę. Ogólnie szczęście, jakieś wygrane. Może być to też spadek, może to być zakup nieruchomości, sprzedaż nieruchomości z doskonałym zyskiem. Ci z Państwa, którzy tam, nie wiem, będą mieszkanie, działki jakieś sprzedawać bądź kupować, domy, to naprawdę bardzo duża okazja, bo no, wpadnie wam sporo grosza do budżetu domowego. Co jeszcze? No to jest też karta takiej płodności. Jeżeli macie firmę, jeżeli jakieś lokaty, inwestycje na giełdach gdzieś, to po prostu dostaniecie od losu. No As Denarów jest najwyższa karta, tak? Czyli to już jest obfitość na maksa. Bardzo duże pieniądze, bardzo duże pieniądze. I pomoże wam w tym jakaś królowa kielichów. Pani po 45 roku życia, z trygonu wody, czyli rybka, skorpion bądź raczek. Bardzo miła, sympatyczna, ciepła kobieta. No, człowiek anioł, taka bratnia dusza. Ona zawsze wam pomoże, więc to może być jakaś, czy wasza szefowa, czy matka, czy jakaś dobra przyjaciółka, no ktoś na pewno bardzo empatyczny, taki wyrozumiały, ciepły, serdeczny. Co jeszcze mogę powiedzieć o królowej? Ktoś, kto na pewno
jak go poprosicie o wsparcie jakieś czy pomoc, nie zostawi was samych bezradnie, tylko na pewno wam pomoże. Pocieszy przede wszystkim, tak? Dobrym słowem. Przepraszam was, kochani, ale lampka mi zgasła. Już to nadrabiam. Tak. Królowa kielichów, tak? Więc tutaj no, na pewno pozytywne emocje będą się wiązały tutaj z tą umową. Być może jest to wasza szefowa, tak? Jakiś pracodawca czy koleżanka. No mówię, ktoś bliski, jakaś przyjaciółka, przyjaciel, ktoś, kto po prostu nie chce dla was źle, na pewno wam nie zrobi krzywdy, jeżeli już to wam pomoże pozałatwiać coś, tak? Doradzi, bo to jest też karta dobrego doradcy. No i wasze kroki, wasze działania, no, karta wisielca, czyli zatrzymujecie się, odwlekacie coś, coś odkładacie na potem. Jeszcze musicie się zastanowić, jeszcze musicie pomyśleć, przeanalizować, może zobaczyć z drugiej strony, jak to wygląda, troszeczkę spojrzeć na tą sytuację z innej strony. Ale to mogą być też jakieś przeszkody, jakaś zwłoka, tak? Jakaś taka... No, mądrość was musi dojrzeć, tak? Coś musicie przemyśleć. Na spokojnie. Zatrzymać się, nie na hura, tylko jeszcze jakby przeczekać, jakbyście chcieli coś przeczekać, tak? Jakby to nie był jeszcze ten moment. Coś jeszcze musicie, no nie wiem, może sprawdzić, tak? Może ci, co tutaj będą coś sprzedawać albo podpisywać jakieś umowy, to... Dlaczego mówię o umowach? Bo mamy w tle kartę Asa Mieczy, zobaczcie, a pod spodem mamy jeszcze trójkę kielichów. Czyli wy będziecie się z tego bardzo cieszyć. To będzie udana jakby transakcja. Więc wydaje mi się, kochani, jednak, że to będzie dla tych wodniczków, które tutaj będą szukały pracy. Podpiszą umowę o pracę, tak? Przyjmą zlecenie. Będą z tego duże pieniądze. Ktoś wam na pewno pomoże. Musicie się jeszcze zastanowić, przemyśleć, być może przeanalizować. Bo w te czytania mamy Asa Mieczy, czyli kartę intelektu, karta mądrości, karta właśnie podpisywania umów, jakieś urzędowe papiery, jakieś urzędowe sprawy, tak? As Mieczy to jest początek jakiś, no niby przez odcięcie, ale być może no jakaś jest zmiana pracy, tak? Ogólnie jest to intelekt, analiza, obiektywne spojrzenie na sprawy jakieś urzędowe, tak? Myślenie. Intensywne myślenie, taką jakie macie tutaj w tych czynnikach swoich wewnętrznych, czyli to, co w was siedzi, tak? To, co będziecie przeżywać w tym miesiącu. No i teraz tak, do przeszłości odchodzi właśnie ta trójka denarów. Tak jak mówię, jakbyście już podpisali jakąś umowę, przyjęli jakieś zlecenie, dogadali się z kimś, umówili na coś, na jakieś konkretne pieniądze, że z tego będą, no, zlecenie jakiejś pracy, tak? Podpisanie umowy. Co tam jeszcze z tymi trzema denarami? Ogólnie jest to właśnie praca i to bardzo dobra praca, tak? Ewentualnie co dla niektórych zdany egzamin, ale ewidentnie ja tu widzę, że to jest dobra praca. Przyjęcie jakiejś oferty pracy, tak? Umawiamy się na podpisanie umowy, na przyjęcie zlecenia. I teraz co macie w głowie? W głowie macie cesarzową, która mówi o wygodzie, o luksusie, o materializmie jak najbardziej. O wysokiej pozycji, czyli może być awans na wyższe stanowisko, też tak może być, co dla niektórych wodników. Może być też taka sytuacja, że będziecie się czuli właśnie poprzez te duże pieniądze po prostu komfortowo, tak? Zmieni się wasz taki status społeczny w waszej głowie, już będziecie inaczej postrzegani, będziecie się czuli atrakcyjni, właśnie piękni, no, że stać was na wszystko, no poczujecie ten komfort, tak? Ten luksus, którym otacza się właśnie cesarzowa. Ta wygoda, ta łatwość życia, tak? No bo nie ukrywajmy, pieniądze ułatwiają życie. Bez tych pieniędzy ciężko realizować swoje marzenia, jednak jak już się ma pieniądze, to nie dość, że jest nam łatwiej żyć, możemy sobie spełniać niektóre zachcianki, ale też jesteśmy postrzegani też w środowisku, tak? Już zmienia nam się właśnie ten status społeczny. Ludzie inaczej na nas patrzą, jak jesteśmy jakoś dobrze ubrani, ładnym autem się poruszamy, są te pieniądze, tak? No to też już jest inaczej. I samo to, że wy o tym myślicie, czyli tak jakby was to dowartościowywało. I co dla niektórych, no może być to, że myślicie właśnie już o tym dostatku, o pomnożeniu swoich pieniędzy, o tej płodności, tej
tym dobrobycie, który bije z tej karty. Najbliższa przyszłość, kochani. Karta Świat, czyli w połowie marca czeka Was niezwykły sukces. Tak jak mówię, przy tej karcie Asa Denarów może to być naprawdę bomba, taka no, finansowa. Spłynie na Was tutaj niezwykłe szczęście i może być to tak, doskonała umowa o pracę, jeżeli chodzi o pracę za granicą, może być to wyjazd jakiś zagraniczny. Będziecie otwarci na świat, ludzie będą otwarci na Was, będziecie zupełnie inaczej postrzegani, te kontakty, te sprawy będą się po prostu sypały jak z rękawa. Co jeszcze świat? No świat to jest zamknięcie jakiegoś etapu w swoim życiu, tak? Jakiś szczęśliwy koniec. Jest to też karta mówiąca, że kończycie właśnie pewien etap, zaczynacie nowy, lepszy. I to jest takie zwieńczenie Waszego dzieła. Ogromny sukces, tak? Macie nowe horyzonty, jesteście szczęśliwi, cieszycie się, spełniły się Wasze jakieś marzenia. Dopięliście coś już na ten przysłowiowy ostatni guzik, dobrnęliście do celu i teraz triumfujecie, bo czeka Was za to bardzo dobra nagroda, tak? Więc karta Świat jest to karta naprawdę doskonała, bo to jest nagroda za to, co do tej pory żeście osiągnęli, tak? Sukces, chwała, triumf. No zobaczcie, tu jest ten laur, tak? Wieniec laurowy dla zwycięzców, więc osiągnęliście tutaj cel, tak? Jesteście bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliście i mówię, ludzie są na Was otwarci. Prawdopodobnie będzie to coś związane z zagranicą, ze światem, z szerszymi horyzontami, albo mówię, jakaś bardzo dobra praca w dużej firmie, w jakiejś korporacji, która ma kontakty takie naprawdę, no, światowe, tak? Że to nie jest tylko Polska, ale no, czy tam państwo, w którym obecnie mieszkacie, tylko coś więcej, coś szerzej, tak? No i bardzo ładnie. Pięknie, moi kochani, bardzo, bardzo się cieszę. I teraz Wasze czynniki wewnętrzne. No jedyna karta, która mi tu psuje, no ale ja mówię, przy tylu kartach pozytywnych i jeszcze mówię, z denarów świat, to jest po prostu, Wy musicie się po prostu zastanowić. Dobrze się zastanowić, żebyście nie popełnili jakiejś gafy, jakiegoś błędu, żebyście może nie przegapili jakiejś szansy, tak? O to tutaj chodzi. Dlatego albo się nie dali złapać na coś, ale przy tych kartach to ja nie widzę tu żadnych pułapek. To jest, kochani, świetna okazja, jeżeli Wam się tylko taka praca jakaś, czy jakaś sprzedaż, czy coś finalizowanego, dużego, jakaś umowa trafi, jakiś kontrakt, to łapcie się tego, jeżeli będzie taka propozycja, bo to są świetne karty. Powiem Wam, że wodnik dawno nie miał takich rewelacyjnych kart. Naprawdę, jeżeli chodzi tutaj o materię, o sprawy finansowe, o pracę. Więc nie myślcie, nie stresujcie się, co będzie, gdy będzie, tylko naprawdę łapcie się i działajcie. To, co Wam podpowiada otoczenie. As buław, no działajcie. Otoczenie aż Was naciska, tak? No ruszcie się, ruszcie się, przestańcie wisieć, przestańcie siedzieć w domu przed telewizorem, tylko się ruszcie i działajcie, bo jest szansa zrobić duże pieniądze. Jest szansa na zarobek, jest szansa zabłysnąć w świecie, robić karierę. Jest na to szansa. As buław, potencjał. Siła twórcza, działanie, taki impuls, odwaga, tak? Entuzjazm. Zobaczcie, jaka piękna karta. No i otoczenie Was tutaj będzie na pewno wspierać też pozytywnie i będzie nawet dawać im to Wam takiego kopa, takiego poweru. Ruszcie to dupsko wreszcie i... Przepraszam. Nie siedźcie, nie zastanawiajcie się, tylko działajcie, bo jest szansa, tak? A szansa to się zdarza raz na milion. No. Druga może się taka nie powtórzyć. No macie po prostu rewelacyjne czytanie. Wasze obawy? Królowa denarów. Albo się obawiacie jakiejś kobiety. Po 45 roku życia, z trygonu ziemi, byk panna koziorożec. Tylko Wam powiem tak. Królowa denarów to jest taka mała cesarzowa. Czyli tak jak Wy byście się obawiali, albo mieli nadzieję, czy to naprawdę będą takie duże pieniądze, czy Wy tak dużo zarobicie, tak? Czy to się wszystko rozmnoży, ta inwestycja, czy po prostu to wszystko wypali. Ponieważ królowa denarów to są dobre inwestycje i to jest też sukces. I to jest awans. To jest też karta mówiąca o awansie, na pewno. Co możemy jeszcze o niej powiedzieć?
niespodziewane jakieś pieniądze, umowa też o pracę, być może się zastanawiacie, czy to wypali, jakiś właśnie kontrakt, no wasze obawy, ale ja tu bym się nie obawiała, moi kochani, no bo przy tych kartach, przy karcie świata, która jest w centrum praktycznie, cesarzowa, dwa arkana wielkie już mamy, trzy denary, as denarów, as buław, w ogóle macie trzy asy, denara, buław i mieczy, tak? Dwie karty, które mówią o umowie, o rozmowie kwalifikacyjnej, tak? O podpisywaniu papierów i stała umowa o pracę, więc ja nie martwcie się o tą umowę, te pieniądze będą, tylko musicie troszeczkę uzbroić się w cierpliwość. I ponieważ to są arkana wielkie, ta połowa miesiąca, więc to się może jeszcze do końca kwietnia, nawet maja przeciągnąć, tak? Bo może będziecie długo myśleć, analizować. Więc kochani, ta sytuacja rozpocznie się pięknie w marcu. Propozycja będzie w połowie marca, ale ponieważ Wy jeszcze będziecie chcieli to, jak to wodniki, przemyśleć, przeanalizować, przespać się z tematem, może się to przeciągnąć jeszcze nawet do 2 miesięcy, tak? Więc uzbrójcie się w cierpliwość, bo wszystko zrobiliście, co mieliście zrobić. Czyli nie wiem, aplikowaliście właśnie, podpisywaliście jakieś wstępne umowy, przyjmowaliście jakieś zlecenia. No nie wiem właśnie, czy Wy tu szukacie umowy, pracy u kogoś, jakiegoś pracodawcy, czy sami na własny rachunek coś zaczynacie, jakiś biznes i po prostu no czekacie, jakie efekty z tego będą, czy zarobicie, czy rozmnożycie ten wkład, który włożyliście, kapitał, tak? No ale już to zrobiliście, już zadziałaliście, to ziarno posialiście, tak? No jak ten rolnik musicie poczekać, że aż ziarenko urośnie, aż puści kwiatek, kwiatek pszczółka zapyli, zrobi się owoc i wtedy zbieram plon, tak? Więc musicie się uzbroić w cierpliwość, poczekać. Jeszcze coś tutaj się rozwinie w tej sytuacji. Ja oczywiście już biorę drugą talię i dopowiadamy karty. Kochani, nie będę za dużo dopowiadać, bo ja nie chcę psuć tego pięknego tutaj układu, który jest bardzo jasny i czytelny. No, naprawdę w marcu macie szansę na kolosalne pieniądze, bardzo dobrą pracę, niewykluczony wyjazd za granicę i zakończenie jakiegoś trudnego etapu w Waszym życiu finansowym i rozpoczynacie coś nowego. Jakaś nagroda, dla niektórych awans, sukces, albo mówię, nowa praca, albo jakieś inwestycje, tak? To dopasujecie do swojego życia. Wisielec. Tak, dziewiątka mieczy powtórzyła się, czyli coś musicie przemyśleć. No i teraz dziewiątka mieczy, jak mi się wyjaśni wisielcem, to już padnę po prostu. Tarot jest niesamowity. Nie, to karta świata. Proszę uprzejmie. Czyli tutaj musicie przemyśleć sprawę tego wyjazdu zagranicznego, tak? Tego czegoś nowego tutaj, co się pojawi, tego sukcesu, tej propozycji. Czyli tak, wisielec wyjaśniony dziewiątką mieczy, czyli coś trzeba przemyśleć, przeanalizować, co naprawdę Wam nie daje oka zmrużyć w nocy, bo jest to widocznie bardzo poważna decyzja. I to dotyczy właśnie tego świata, który jest tutaj, tak? No i jeszcze wyjaśnimy tą królową denarów. Szóstka mieczy. Wyjazd. Planowanie wyjazdu, planowanie podróży. Zmiana, przeprowadzka. Więc może ona to jest związana raczej bardziej z osobą, ta karta królowej mieczy. No i 7 denarów, końcówka. Czekanie. Mhm. 5 buław. Bo macie konflikt wewnętrzny. Bo jeszcze się nie zdecydowaliście. Tak? Jeszcze jedną może kartę wyciągnę. Ale nie bijcie się tak z tymi myślami, kochani. Naprawdę, jak jest okazja, to idźcie w to, bo przy karcie świat, as denarów, 3 denary, to jest świetna umowa, świetny kontrakt, świetne pieniądze. Sąd ostateczny, zmiana, odrodzenie. Widzicie? Pięknie. Sąd ostateczny. Nagły, nieoczekiwany zwrot na Waszą korzyść, tak? Oczyszczenie się, szybka zmiana sytuacji i wybawienie od czegoś. Poprawa w Waszym życiu na lepsze. Dobrze, moje kochane wodniczki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie jest jasne. Bardzo ładne czytanie. Teraz proszę o piękną afirmację na koniec dla wodnika, żeby myślał pozytywnie i żeby wszystkie plany w marcu się zrealizowały. Ja już zamykam oczy.
Proszę o piękną afirmację dla wodnika. Mam. Mój proces uzdrowienia już się rozpoczął. Super. Moja gotowość do wybaczania rozpoczyna proces samouzdrowienia. Pozwalam, by miłość płynąca z mojego serca oczyściła i uleczyła każdą część mojego ciała. Wiem, że na to zasługuję. Kochani, przepiękna afirmacja. Przepiękna. Wybaczajcie i zobaczycie, jak lekka się stanie wasza świadomość, tak? Wasze serce. Mój proces uzdrawiania już się rozpoczął. Moje kochane wodniki, życzę wam wspaniałego miesiąca marca. Mam nadzieję, że te karty tutaj się sprawdzą, bo są rewelacyjne, naprawdę. Ci z Państwa, którzy szukają pracy lub planują jakiś wyjazd, idźcie za ciosem, bo Tarot radzi, żebyście tak zrobili, tak? Tylko przemyślcie dokładnie wszystko, czy tam jest umowy, posprawdzajcie, czy wszystko jest legalne. Ale świat i as denarów, as buław, as mieczy, przepiękne karty, naprawdę, idźcie w to. Pamiętajcie jeszcze raz, czytanie ogólne, wybierzcie tylko to, co dla was rezonuje. Jeżeli nie rezonuje kompletnie nic, sprawdźcie znak ascendentalny, bo na pewno tam jest informacja. Tymczasem bardzo, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Widzimy się w kwietniu na kolejnych czytaniach. I jeszcze raz życzę samych dobrych chwil i spełnienia wszystkich marzeń. Pozdrawiam i do usłyszenia.